na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli lubląskich mediów. Chciałem przywitać pana Łukasza Konończuka, prezesa zarządu. Witam także członków zarządu, pana Jarosława Majkowskiego, wiceprezesa, drugiego wiceprezesa, pana Bartłomieja Pyra, szefa Rady Sponsorów, pana Macieja Romanowskiego, no i oczywiście trenera Tomasza Arteniuka. Dziś mamy dwa punkty naszej konferencji. Pierwszy to będzie wczorajsze spotkanie w Pucharze Polski z Sokołem Aleksandrów Łódzki, a także słów kilka o najbliższym spotkaniu, sobotnim meczu ze Startem Otwock. No i drugi punkt naszego programu to jest sytuacja w Młodzieżowym Ośrodku Piłkarskim Olimpia Elbląg.